Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie na konferencji prasowej związaną z organizacją turnieju finałowego koszykówki 3x3, 3 razy K, który odbędzie się w Kołobrzegu. Ten tydzień generalnie stoi pod znakiem koszykówki w naszym mieście, ponieważ od poniedziałku również realizowany jest projekt z koszykówką Łatwiej, ale o tych szczegółach za chwileczkę. Witam serdecznie prezydent miasta Kołobrzeg, panią Annę Mieszkowską. Dzień dobry. Witam serdecznie prezesa Stowarzyszenia Pod Koszem Karlino, pana Roberta Janowicza. Witam również bardzo serdecznie prezesa Stowarzyszenia Koszyniska Amatorska Liga Koszykówki, pan Jarosław Kuć. Witam prezesa Stowarzyszenia Suseł Skład Łukasz Pierzyna, organizator turnieju finałowego. No i oczywiście prezesa Sensation Kotwicy Port Morski Kołobrzeg, pana Kamila Grabonia. Dzień dobry. Nasze spotkanie w ramach kolejnej imprezy, dużej imprezy sportowej w Kołobrzegu jest świadectwem tego, że nasze miasto jest bardzo otwarte na sport i bardzo promujące aktywność fizyczną wśród mieszkańców. Pani prezydent, kilka słów być może na ten temat. Dzień dobry, szanowni państwo. Trwa tydzień z koszykówką w Kołobrzegu. Nie ukrywam, że kibicuję naszej drużynie i cieszę się, że te działania związane właśnie z koszykówką i propagowaniem tej dyscypliny sportu są w Kołobrzegu na planie pierwszym. No i proszę państwa, w ramach tych spotkań, wielką taką kulminacją tych spotkań z koszykówką będzie niedzielne spotkanie z mistrzem świata we wrzutach, w sadach do kosza, panem Piotrem Grabowskim, i niedzielny mecz trójek koszykarskich. I tu szczególnie chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców, którzy lubią ten sport, aby mogli przyjść, bo jest to niewątpliwie duża okazja do tego, żeby podziwiać zmagania trójek koszykarskich na naszym parkiecie. O szczegółach pewnie opowie za chwileczkę pan dyrektor i osoby, które organizują to. Ja chciałabym podziękować wszystkim organizatorom. Cieszę się, że sport w Kołobrzegu jest stawiany przez różne środowiska reprezentujące różne dyscypliny sportowe naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a my jako samorządowcy trzymamy kciuki, wspieramy, pomagamy i czekamy na kolejne wydarzenia. I teraz zwrócę się do pana prezesa Roberta Janowicza. Panie prezesie, turniej 3x K to inicjatywa trzech środowisk koszykarskich w trzech miastach: Karlino, Koszalin i Kołobrzeg. Proszę o kilka słów, skąd powstała ta inicjatywa? I proszę tutaj o przekazanie. Damy radę. I dalej. Więc tak, sam pomysł 3x K narodził się 2 lata temu. Jako Pod Koszem Karlino, jesteśmy dość młodym klubem i zależało nam bardzo na promocji koszykówki, więc no, powstał taki pomysł, żeby połączyć trzy kluby, trzy miasta i spróbować w ten sposób promować tą koszykówkę i w Karlinie, i w Kołobrzegu, i w Koszalinie. Udało się poznać dwóch wspaniałych ludzi, którzy siedzą koło mnie i chrapnęli ten pomysł, tak? Powiedzieli: OK, robimy to. Fajne jest to, że pochodzimy z trzech różnych środowisk. Każdy inaczej podchodzi do koszykówki, ale jednak znaleźliśmy wspólny mianownik i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Tak? To znaczy na hali Millennium, na turnieju finałowym. Dziękuję. Proszę bardzo. I teraz będę zwracał się do prezesa Jarosława Kucia, Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Panie Jarosławie, jesteśmy już po dwóch turniejach w ramach cyklu. Chciałbym zapytać odnośnie odbioru środowiska koszykarskiego amatorów, jeżeli chodzi o nasz oczywiście region, tego wydarzenia, które wspólnie stworzyliście. I oczywiście, jeżeli można, w skrócie kilka słów o odbytych już wydarzeniach. Pierwszym turnieju, który odbył się w Karlinie, i drugim, który organizował pan osobiście w Koszalinie. Wspaniałe miejsce. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o odbiór tych turniejów, no nam trudno jest oceniać jako organizatorom. Natomiast widać duże zainteresowanie tymi turniejami. Jest to jakiś przerywnik w rozgrywkach halowych. No, koszykówka 3x3 kojarzy się z koszykówką raczej uliczną.
ale tutaj wspólnie podjęliśmy takie zadanie i wysiłek, żeby przenieść ją na halę i myślę, że odbiór jest dobry, zainteresowanie jest również dobre. Myślę, że również jest też atrakcyjną tą grą, mimo że to jest, mówię, tak jak powiedziałem, kojarzone z uliczną koszykówką, na hali również jest to bardzo widowiskowa dyscyplina sportu, trochę odmienna od normalnej koszykówki 5x5, trochę inne zasady, inne predyspozycje zawodników tutaj muszą być preferowane. Turnieje, które się odbyły w Karlinie i w Kołobrzegu, myślę, że przerosły nawet nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o organizację, o sprawność tego wszystkiego, bo naprawdę było to wszystko jakoś sklejone bardzo fajnie. Turnieje generalnie rządzą się takimi ogólnymi prawami, że no głównym takim założeniem jest ten turniej, natomiast każdy z nas, organizatorów, stara się je uatrakcyjnić w postaci jakichś dodatków. No bo w Karlinie mieliśmy Grabo Grabowskiego, który będzie również tutaj u Łukasza gościł w niedzielę, tak? Natomiast u nas postaraliśmy się o mecz 3x3 kobiet, które uczestniczą w rozrywkach drugiej ligi żeńskiej. Także myślę, że jest jakaś odmienność, jest bardzo fajnie, no a na taką całą analizę, podsumowanie tego wszystkiego, to mówię, po tym turnieju finałowym, niedzielnym, pewnie sobie w trójkę usiądziemy, wyciągniemy wnioski na przyszłość, żeby to było jeszcze w lepszej formule i w lepszej postaci, bardziej atrakcyjne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. To jeszcze te włochate podaj, Łukasz. I teraz zwracać się będę do prezesa Stowarzyszenia Suseł Skład, a więc głównego organizatora turnieju finałowego, panie Łukaszu. No kilka słów przede wszystkim o tym, co czeka nas w niedzielę, bo tutaj też skupiamy się na tym niedzielnym wydarzeniu, a więc turnieju 3x3 finałowym w ramach tego cyklu. No i proszę powiedzieć o kwestiach związanych typowo z organizacją pod względem sportowym, ale wiem, że też bardzo dużo jest przygotowanych kwestii dodatkowych, tutaj już o których mówił pan prezes Kuć. Mogę też do mikrofonów? Więc tak, w zasadzie nie wiem, od czego zacząć. Mamy tyle przygotowane, najlepiej od początku, zgadza się. Mamy przygotowane tyle atrakcji poza jakby samą grą dla... Inaczej. Naszym jakby tu zamysłem jest stworzenie oczywiście jak najbardziej koszykówka 3x3, propagowania sportu tutaj w naszych trzech miastach i tu w Kołobrzegu robimy ten finał, ale chcieliśmy z tego zrobić taki troszeczkę event, czyli by tutaj ściągnąć, jakby zainteresować tym turniejem całe rodziny. Dlatego dołożyliśmy parę takich smaczków na tym turnieju, które będą. Mianowicie będą food trucki, będzie wielki plac zabaw dla dzieci, w środku na hali oczywiście. Będzie barber, gdzie będzie można się nad fotelu barberowskim będzie można się obciąć za rozsądne takie pieniądze, a nieraz tutaj słyszałem głos od pani Natalii, że to będzie w ramach jakby pomocy, współpracy. Będzie wielkie kącik gastronomiczny, będzie możliwość dla dzieciaków gry w PlayStation, będzie ławeczka do wyciskania dla tych najsilniejszych i stoisko z suplementami od Dawida. Będzie wystawa skuterów wodnych. Przyjadą te skutery wodne, na których będzie można usiąść, zrobić zdjęcia. Będzie wicemistrz Polski, pan Lewandowski, który przyjedzie ze swoim sprzętem też. Także to są takie smaczki. Będzie fotobudka 360, gdzie będzie można się tutaj jakby sfotografować, która będzie zupełnie za friko. Także no jest dużo tych smaczków. Dołożyliśmy do turnieju, tak, którego no, taki był zamysł. No, chcemy tutaj ściągnąć jak najwięcej liczby ludzi. Pomysłów jest dużo więcej. Tak jak tutaj Jarek powiedział, po tym turnieju siądziemy i będziemy omawiać jakby kolejną edycję, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było progresu w przyszłym roku. Mamy dużo pomysłów, aby to poszerzyć, powiększyć, rozciągnąć o kolejne dni. Na pewno zaskoczymy was jeszcze nie raz. Nie ukrywam, że nie udałoby się to w całości, gdyby właśnie nie pomoc pani prezydent, pani Anny Myszkowskiej, Mosiru i oczywiście Pomorza Zachodniego, bo takie wsparcie, jakie dostaliśmy, życzę go z domu. Naprawdę. Tutaj jakby w tej całej współpracy nie istnieją słowo nie. Tutaj zawsze było tak. Tak, pomożemy, tak zrobimy. No to jest po prostu rewelacja. Tak jak słynnie się mówi, że człowiek napotka zawsze na jakąś tam ścianę na swojej drodze. Tutaj ściany nie napotkaliśmy. Nigdy tylko czegoś nie było. Zresztą widać nawet po tym, ilu mamy jakby tutaj ludzi, którzy chcą nam pomóc. Nawet plakat, który wypuściliśmy, tam mamy parunastu ludzi, którzy...
partnerów właśnie, brakowało mi tego słowa, partnerów, którzy nas wsparli, tak samo nie było problemu, no, jakby inaczej. Podpisuję się pod jakby słowami pani prezydent, pani Anny Meczkowskiej i Mosiru, że współpraca, bez współpracy nie ma nic. To tutaj życzę takiej, jeszcze raz się powtórzę, życzę takiej współpracy każdemu. Dziękuję bardzo i zapraszam i liczę na was, że przyjdziecie, bo to robimy dla was. Dla was wszystkich, dla was wszystkich, którzy to oglądają, bo bez was tego nie będzie. Dziękuję bardzo. Można dwa słowa? Oczywiście, proszę bardzo. Ja przekażę mikrofon. Dziękuję. Ja chciałbym tutaj się również dołączyć do słów, które powiedział Łukasz i również serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają te nasze turnieje, bo naprawdę zorganizować coś takiego nie jest sprawą prostą bez wsparcia. Także również serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, którzy nam pomagają i myślę, że też we wszystkich miastach spotkaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem, z ogromną pomocą, jak tu również Łukasz powiedział, władz naszych miast, co najlepszym odzwierciedleniem jest tutaj obecność dzisiaj pani prezydent z nami. Także serdecznie im z całego serca dziękujemy, bo po prostu bez was byłoby to chyba niemożliwe. Jedno, muszę, bo nie wytrzymam, bo nie padło to, a przecież to jest bardzo ważne. Przecież wszyscy mówimy, że będzie oczywiście nasza gwiazda, która była w Karlinie, którą zresztą Robert tutaj ściągnął, my sobie zgapiliśmy tylko od niego pomysł, ale musiał być. No uczymy się od siebie, tak, więc musi być. Przecież będziemy mieli naszą kołobrzeską też gwiazdę i to będzie nasz olimpijczyk Szymon Rduch, tak, który też będzie z nami na tym turnieju. Nie wiem, dlaczego nie został wymieniony, ale to było celowo, Szymon, żebyś był na końcu podkreślony, nie? Także nie myśl sobie. Dziękuję. Jak wiemy, jeżeli chodzi o kwestie, jeszcze te mniejsze mikrofoniki, jak można. Oczywiście. Jak wiemy, jeżeli chodzi o organizację turnieju, główny finał tego tygodnia jest rzeczywiście w niedzielę, ale jednak przez cały tydzień odbywa się projekt, który jest realizowany w szkołach podstawowych pod nazwą Z koszykówką łatwiej, który też ma swój finał w sobotę. Jest to związane z tym, że zajęcia odbywają się szkolne w naszych szkołach podstawowych, prowadzone przez trenerów i koszykarzy Sensation Kotwicy, Port Morski i Kołobrzeg. A także w sobotę jest spotkanie finałowe z Piotrem Grabo-Grabowskim. Tutaj bym chciał poprosić pana prezesa Kamila Grabonia o kilka słów. Tak, koszykówka w Kołobrzegu od kilku lat już wraca do życia i postanowiliśmy to wykorzystać. I w tym tygodniu nasi trenerzy młodzieżowi oraz zawodnicy spotykali się z dziećmi z kołobrzeskich szkół, przeprowadzali rozmowy motywacyjne, mówili o koszykówce, jak ona, ogólnie jak sport potrafi wpłynąć na życie, bo przez to można łatwiej sobie radzić ze stresem, z tymi trudnymi sytuacjami życia codziennego. Trzeba się nauczyć też pracować w zespole, ale także tego, jak trzeba być czasami liderem i wziąć odpowiedzialność na siebie. Oprócz tej teorii, także młodzi, mam nadzieję, że kiedyś zawodnicy Kotwicy mogli uczestniczyć też w praktycznych zajęciach z naszymi zawodnikami. No, finałem tego będzie ta sobota i spotkanie z Piotrem Grabowskim, który na pewno też przeprowadzi rozmowy motywacyjne, bo on już naprawdę doszedł na szczyt tej swojej dyscypliny. Tak? Mam nadzieję, że tutaj dzieci będą brały z niego przykład. I tak, jeszcze przygotowaliśmy małą niespodziankę dla wszystkich, którzy przyjdą na to spotkanie w sobotę o godzinie 17. Każdy dostanie bilet na nasz ćwierćfinałowy mecz, który rozegramy 27 stycznia z Górnikiem Wałbrzych. Nasze mecze przyciągają... Ojejku. No, ja dalej na początku roku jestem. Kwietnia. Który zagramy 27 kwietnia w sobotę o godzinie 16. No, te mecze zawsze budzą wiele, wiele emocji. Nigdy w nich nie ma takich sytuacji, że któraś z drużyny się poddaje. Tutaj na pewno dzieci też będą widziały to, o czym na pewno będą słyszały od Piotra czy naszych zawodników, że trzeba walczyć do końca, że właśnie na tym ten sport polega. I teraz wszystkich też zapraszam na te nasze spotkania. Jeszcze jedną rzecz mam do powiedzenia. Dobrze, panie prezesie. Dobrze.
że bardzo przepraszam, znowu się wcinam w całą konferencję, ale nie byłbym sobą. I zapomniałem się powiedzieć bardzo ważne rzeczy, ponieważ wspólnie tutaj z naszymi partnerami, a jeden z nich, i to mogę śmiało go wymienić, bo robi coś dodatkowego, jest to Watercraft, który przyjeżdża ze Szczecina, aby będzie robił tą wystawę skuterów. Wystawia jakby, robi takie losowanie dla kibiców, którzy przyjdą. To będą nagrody rzeczowe o wartości łącznie 3,5 tysiąca złotych. Będzie można kupić los, jakby suma zebrana z zakupu tych losów będzie cała przeznaczona na naszą małą kotwicę. Także jakby wspiera tutaj też na zakup sprzętu, no whatever, no coś wymyślimy, tak? Na pewno i tyle ile losów się kupi, tyle ile losów wy kupicie, jak przyjdziecie, a wierzę, że przyjdziecie, jakby to zostanie przeznaczone właśnie, tak jak wspomniałem, na małą kotwicę. Także widzimy się w niedzielę, w sobotę, zapraszamy. Zapraszamy. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj z kwestii związanych z weekendem zbliżającym się, ponieważ oprócz tego, że oczywiście realizowany jest projekt, w sobotę jest spotkanie z Piotrem Grabo-Grabowskim, a w niedzielę finałowy turniej 3x K, również z pokazem Piotra Grabo-Grabowskiego, zbliża się weekend rozpoczęcia fazy playoff, jeżeli chodzi o właśnie nasz zespół. Tu już Kamil wybiegł w przyszłość, ale wiemy dobrze o tym, że nasz zespół w ten weekend wyjeżdża do Wałbrzycha na trudny teren, dwukrotnych bodajże wicemistrzów ligi, pierwszej ligi z rzędu w tej chwili. Wiemy też, że pani prezydent jest bardzo zagorzałym kibicem naszego zespołu, no i prosimy ewentualnie kilka słów odnieść się do postawy naszego zespołu w tym sezonie. Do postawy naszej. Ja jestem pełna podziwu dla naszych zawodników. Mocno trzymam kciuki. Jak każdy mecz, taki ten będę śledziła. Nie osobiście, bo nie mogę pojechać do Wałbrzycha, ale czekamy na naszą drużynę i mam nadzieję, że pojadą i zwyciężą, czego nam, wszystkim kibicom, no i przede wszystkim całej drużynie, panu prezesowi, wszystkim tym, którzy na co dzień pracują na ten sukces, który dla mnie jest naprawdę wielkim sukcesem, bo nie zgodzę się z Kamilem Graboniem. Kotwica nie wychodzi, tylko Kotwica już wyszła na jedną z wiodących dyscyplin sportowych. I to, co stało się na przestrzeni kilku ostatnich lat, pokazuje, że najważniejsze jest to, by zespół był zespołem, był drużyną nie tylko na parkiecie, na boisku, ale drużyną w ogóle, nawet wtedy, kiedy nie grają. Po prostu musi być to poczucie takiej wspólnotowości. Ja mocno kibicuję, wspieram jak tylko mogę. Teraz będę wspierała duchowo i na pewno też będę z niecierpliwością czekała na wynik tego meczu. Życzę naprawdę wygranej, bo to się wam należy. Czyli podsumowując, proszę państwa, zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę o godzinie 17:00 spotkanie z młodzieżą. Piotr Grabo-Grabowski, będzie z nim przeprowadzona rozmowa właśnie o kwestiach związanych ze sportem, z jego dojściem do najwyższego poziomu, jeżeli chodzi o wykonywanie wsadów koszykarskich, a także będzie krótki pokaz również dla młodzieży jego umiejętności. A w niedzielę od godziny 10:30 na hali Millennium finał 3x K, turnieju, jeżeli chodzi o cykl trzech miast, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, z wieloma i naprawdę to wieloma atrakcjami towarzyszącymi, o których powiedział już Łukasz, także serdecznie zapraszamy i w sobotę, i w niedzielę. Wspaniały weekend koszykarski, sportowy na hali Millennium. Do zobaczenia. Dziękujemy. A oczywiście. Sportowo, ile drużyn zobaczymy w finale, jak to będzie wyglądało czasowo. Jarku, myślę, że tutaj odpowiadasz za całą sprawę po prostu sędziowską. Więc tak, tutaj jest pewne status quo. W każdym turnieju uczestniczy 16 drużyn. Jest to zobligowane tym, że czasową podziałem na grupy i systemem całego turnieju. Tak? Po 16 drużyn zaczyna turniej, do fazy takiej półfinałowej, ćwierćfinałowej przechodzi 8, czyli po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup. Następnie z tych 8 robi się czwórka półfinalistów, no i wiadomo, dwójka gra w finale. Pozostałe drużyny grają też również o miejsca, czyli o trzecie, piąte i siódme, bo z wszystkich turniejów jest punktacja. No i ten turniej zamknie nam cykl 3K, czyli również będzie prowadzona jest cały czas klasyfikacja turniejowa, czyli po tym trzecim turnieju wyłonimy również zwycięzcę tego pięknego pucharu, który wygra, drużyna, która wygra cały cykl. Drużyny tak jak zawsze są w czteroosobowych składach, przystępują do turnieju. Jest tutaj, sprowadziliśmy ze względu na ten cykl trzech turniejów również rotację, że drużyny zgłosiły tam na przykład 5-6 zawodników i mogą rotować na turnieju sobie składami.
Także jest to taka pucharówka, szybka, sprawna koncepcja. Myślę, że sprawdzona, ponieważ tutaj zamknęliśmy w bardzo dobrych czasach te wszystkie nasze turnieje. Jest to również podyktowane tym, że na hali możemy rozgrywać tylko spotkania na dwóch boiskach, bo innej możliwości po prostu technicznej nie ma. I tak też będzie również w Kołobrzegu. To jest jakby wyprzedzające pytanie troszeczkę, bo to jest jakby ten progres, o którym mówiłem, który to jest jeden z pomysłów, który ma być w przyszłym roku, tak? Dlatego mamy rozciągnąć od... Żeńskie. Tak, żeńskie, dzieci, ale to nie chcę totalnie szczegółów teraz zdradzać, bo mamy masę pomysłów i ten turniej ma być no troszeczkę rozciągnięty, po raz kolejny się powtórzę, o kolejny dzień. Zostawmy to dobra, no bo się rozgadałem jak zwykle. Teraz najważniejsze ja nie jest mogę przestać gadać. No. Trzy miasta, trzy turnieje, jeden mistrz. Tak, i to jest najważniejsze, tego się trzymamy. Tego się trzymamy. A resztę smaczków powiemy po konferencji poturniejowej, podsumowującej wszystkie trzy turnieje. A będzie się działo. Oj, będzie się działo. Jak to Kuba mówi, lecimy wysoko. Tak jest. I niech tak zostanie. Sky is the limit. Tak jest.